przez te trzy odsłony tanga chcemy dziś pokazać, że tango to nie tylko utwór do tańczenia, to również utwory do słuchania. Stąd taki tytuł dzisiejszego koncertu. To jest coś niezwykłego, tango i jako taniec. Ktoś kiedyś powiedział, że tango to jest coś najbardziej niezwykłego, co może zdarzyć się między kobietą i mężczyzną. I właśnie skojarzył to z tańcem, to piękne. Ale tango to również tango artystyczne, to tango, które gości na największych, najbardziej prestiżowych salach koncertowych. To jest nurt, to jest muzyka, to jest przedmiot niejednokrotnie kultu. Są kraje, gdzie tango jest dobrem narodowym. Usłyszymy to najbardziej znane tanga z jakby takich trzech źródeł, czyli tego tanga artystycznego, tanga, które pojawia się na największych scenach świata. Wykonują to tango największe orkiestry symfoniczne. I tu niewątpliwie takim głównym bohaterem, w sensie kompozytora, będzie Astor Piazzolla. Usłyszymy też taki rodzaj tanga, który ja nazwałbym tangiem filmowym, czyli takie rodzaje tanga, które kojarzą się właśnie z filmem. Te, które zostały już stricte skomponowane jako muzyka filmowa, ale też takie, które zostały zaczerpnięte jako tła do filmu, a niektóre z nich biją naprawdę potężny rekord, jeśli chodzi o wykorzystanie ich melodii właśnie w filmach. No i trzecie to tango takie popularne, to najbardziej znane, najbardziej rozpoznawalne, które wszyscy śpiewamy, które wszyscy doskonale rozpoznajemy już od pierwszych dźwięków. Począwszy od Libertango Piazzolli po bardzo, bardzo znane przecież tango Milonga, które mam nadzieję zaśpiewamy razem z publicznością, powróćmy jak za dawnych lat, czy Mały Biały Domek, więc to są takie bardzo przyjemne, znane utwory, które nie każdy wie, że są właśnie tangiem.